Szanowni Państwo, końcówka roku to zazwyczaj czas podsumowań, czas analiz, czas rozliczeń z zamierzeń, które stawialiśmy sobie na jego początku, ale też czas wyznaczenia celów. Zarówno w polityce ogólnokrajowej, jak i tej samorządowej, końcówka roku to budżet, to przyjmowanie budżetu, to określanie, definiowanie planów, nakreślanie tego, co zamierzamy dla społeczności lokalnej, ale też co zamierzamy w skali państwa zaproponować obywatelom na kolejny rok. Dlatego też spotkaliśmy się z Państwem, żeby przeanalizować zapisy budżetu, które już się zmaterializowały, zarówno w tym aspekcie krajowym, ponieważ jak Państwo wiecie, w ubiegłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu przyjęliśmy projekt, już nie projekt, ale ustawę budżetową na 2023 rok. Natomiast w dniu wczorajszym przyjęliśmy w mieście Grudziądzu budżet na 2023 rok dotyczący nas wszystkich mieszkańców Grudziądza. Dlatego ta dzisiejsza konferencja, to dzisiejsze spotkanie będzie właśnie oparte na tym, co zostało zaproponowane, co zostało przyjęte, co zostało odrzucone z perspektywy oczekiwań mieszkańców Grudziądza, zarówno w projekcie budżetu państwa na 2023 rok i w budżecie miasta na tenże przyszły rok. Szanowni Państwo, byliśmy świadkami w ubiegłym tygodniu kolejnego zdeprecjonowania pracy parlamentu nad ustawą budżetową. Dotychczas, jak Państwo doskonale wiecie, przez x lat procedowanie nad budżetem było bardzo żmudną, wytężoną pracą, która wymagała od wszystkich parlamentarzystów, ale również od strony rządowej dużego wysiłku, ponieważ każdy parlamentarzysta zgodnie z ustawą o mandacie posła senatora ma prawo do składania wniosków dotyczących oczywiście budżetu, które wynikają z realnych potrzeb mieszkańców swoich okręgów wyborczych. Ja również skorzystałem z tego prawa i złożyłem do budżetu państwa, do projektu budżetu państwa 10 poprawek dotyczących realnych potrzeb, które wynikają z moich rozmów z samorządowcami w okręgu 5 oraz z rozmów z organizacjami, z przedsiębiorcami i z samorządowcami również. I te propozycje zaproponowałem. Zostały one przeanalizowane przez Komisję Finansów Polskiego Parlamentu. Jednak nie doczekały się formalnie głosowań w Sejmie, bo już kolejny rok z rzędu rząd Prawa i Sprawiedliwości postanowił zbić wszystkie poprawki opozycji, a było ich kilkaset, i postanowił odrzucić je bez wgłębienia w strukturę tych poprawek, bez jakby zajrzenia, czy one są potrzebne i konieczne z punktu widzenia interesów nie tylko nawet społeczności lokalnych, ale całego państwa. Szanowni Państwo, wnioskowałem o 10 poprawek, które są kluczowe dla miasta Grudziądza, ale również dla mieszkańców Brodnicy, Wąbrzeźna oraz pobliskiego nam Łasina. Były to poprawki infrastrukturalne, dotyczyły one w głównej mierze inwestycji drogowych, ale również inwestycji oświatowych. Jeżeli chodzi o grudziąckie poprawki, Szanowni Państwo, oczywiście przedstawię Państwu pełen harmonogram. Było to 5 poprawek, dotyczyły one głównie, tak jak powiedziałem, kwestii infrastrukturalnych, ale zacząłem od poprawki związanej z rekultywacją Jeziora Rudnickiego, po raz kolejny przedstawiając, ponieważ co roku dostajemy nowe informacje dotyczące tego, jak w sposób błyskawiczny to jezioro podlega naturalnym procesom eutrofizacji, zarastania. I istnieje realna obawa, że za chwilę ten zbiornik stanie się oczkiem wodnym, w którym przestanie funkcjonować życie. Dlatego też zaproponowałem, żeby do budżetu państwa trafiła kwota niewielka, bo to jest kwota 5 milionów złotych, żeby rozpocząć proces rekultywacji tego jeziora, żeby no nasze dzieci, nasze wnuki tym bardziej mogły z tego jeziora korzystać tak samo, jak my mamy przyjemność z niego korzystać. Po raz kolejny zwróciłem się do rządu o to, żeby przedstawić jakby harmonogram prac i współfinansować przebudowę drogi krajowej w ciągu dróg 16 i 55 od ulicy Drogi Łąkowej do ulicy Paderewskiego. Zaproponowałem kwotę mniejszą niż w ubiegłym roku, 50 milionów. Wyszedłem z założenia, że jeżeli może tamta kwota wystraszyła, no to może 50 milionów w skali całego budżetu poprawi jakby tutaj tą kondycję budżetu. Oczywiście o samym budżecie powiem za chwilkę Państwu. Ta poprawka również w tym całym pakiecie poprawek została odrzucona.
Sztandarową wizytówką Grudziądza są spichlerze, szczególnie od strony Wisły, które, jak Państwo doskonale wiecie, zostały wpisane jako listę pomników historii. One muszą również być, one również podlegają procesowi rewitalizacji. Również zaproponowałem taką kwotę, żeby w kwocie 40 milionów złotych rozpocząć proces rewitalizacji. Termomodernizacja grudziąckich obiektów oświatowych. Jak Państwo wiecie, termomodernizacja była wpisana jako jeden z kluczowych działań w Krajowym Programie Odbudowy. Na temat Krajowego Programu Odbudowy możemy mówić już bardzo długo i mówimy bardzo długo, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość z rządem od półtora roku nie jest w stanie sobie poradzić z przygotowaniem podstawowych rzeczy, do których zobowiązano się podczas negocjacji z Komisją Europejską. Mieliśmy zacząć pracę nad ustawą, która uruchomiłaby pierwsze działania, które by mogły spowodować złożenie wniosku o płatność. Byliśmy gotowi do pracy w ostatni czwartek, kiedy to pan premier Morawiecki przedłożył nam projekt ustawy dotyczący Sądu Najwyższego, ale okazało się, że problem w rodzinie Zjednoczonej Prawicy jest większy i tutaj liderzy opozycji byli gotowi do tego, żeby podjąć pracę w sposób ekstraordynaryjny, przeprocedować te działania, no jednak się nie udało, bo jak Państwo wiecie, prezydent zbojkotował tą ustawę na wstępnym etapie prac i tak naprawdę, mimo tego, że ta ustawa gdzieś tam jest, na pewno nie będzie procedowana w tym kształcie. A jak Państwo doskonale wiecie, w KPO są zapisane miliardy euro, 23,5 miliarda euro bezzwrotnych dotacji, 11 miliardów euro bardzo atrakcyjnych pożyczek, między innymi na działania związane z ekologią, na działania związane z zieloną energią, no i termomodernizacją. Dlatego też, jeżeli rząd nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, przyjąłem taktykę, że niech rząd wtedy partycypuje w kwestiach termomodernizacji obiektów infrastruktury edukacyjnej, ponieważ to za edukację rząd powinien odpowiadać. Oczywiście też tego nie robi, bo jak wiemy, tutaj radny na Polski wczoraj poruszał temat tego, że subwencja oświatowa jest z roku na rok coraz bardziej uszczuplana i chyba na dzień dzisiejszy samorząd Grudziądza to płaca kwotę 80. Tak, minimum 80 milionów złotych. Oczywiście nie mogło też zabraknąć kwestii związanej z refinansowaniem wydatków związanych z wyposażeniem grudziąckiego szpitala. I tutaj również zaproponowałem kwotę 100 milionów złotych. Jak Państwo wiecie, obowiązkiem konstytucyjnym jest prawo do pacjenta do leczenia, a państwo ma obowiązek refinansowania nakładów związanych z opieką medyczną, czyli z wyceną i realnym płaceniem za świadczenia i usługi medyczne. No niestety ta poprawka również nie została przyjęta, dlatego też, Szanowni Państwo, można powiedzieć, że dzięki głosom Zjednoczonej Prawicy nie dopuszczono do debaty na temat realnych potrzeb, ale dopuszczono 16 poprawek Prawa i Sprawiedliwości, w tym ta, która budziła bardzo duże kontrowersje, oczywiście będąca wrzutką w ostatniej chwili, dotycząca zwiększenia finansowania poziomu mediów publicznych do kwoty 2 miliardy 700 milionów złotych. Tutaj oczywiście nie było przeszkód, ta poprawka przeszła, także sami sobie Państwo odpowiecie, ile te moje poprawki i koszt tych poprawek stanowi promili w kwocie 2 miliardów 700 milionów złotych. Tak jak Państwu powiedziałem, wnioskowałem również o szereg poprawek inwestycyjnych dotyczących Łasina, Brodnicy i Wąbrzeźla. Także w jednej z tych poprawek odniosłem się również do rewitalizacji drogi kolejowej wraz z mostem na Wiśle na kwotę 70 milionów złotych. I tutaj taka też ciekawa sprawa, ponieważ 14 grudnia otrzymałem odpowiedź na interpelację, o której Państwa również informowałem, dotyczącej poszerzenia projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej na naszym moście na Wiśle imienia Bronisława Malinowskiego. No i zgoła, czytając tą poprawkę, opadły mi ręce. Zawnioskowałem o to, żeby przyjąć strategię, że jeżeli już ma być prowadzone postępowanie i remont, modernizacja mostu drogowo-kolejowego, żeby przyjąć podobne założenia, jakie są w Toruniu i poszerzyć ciąg pieszo-rowerowy na moście do 4 metrów, z projektowanych 2,5. Przyjąłem proste założenia. Podobna sytuacja miała miejsce w mieście Toruniu i projekt ten został sfinalizowany. I o takie same parametry, o które ja wnioskowałem, zawnioskował dyrektor GDKiA w Bydgoszczy, sugerując, że ścieżka ta powinna mieć szerokość 4 metrów. Więc idąc tym tropem, zawnioskowałem do ministra o przyjęcie takich rozwiązań, które sam dyrektor GDKiA w Bydgoszczy zadeklarował. Odpowiedź
Absurdalna, ponieważ z odpowiedzi ministra Webera dowiedzieliśmy się, że według badań, które były prowadzone na przełomie roku 2020 i 2021, średniodobowy ruch rowerowy na moście na Wiśle wynosi jedna osoba. Jedna osoba, jeden rower przejeżdża przez całą dobę przez most na Wiśle. Nie muszę Grudziądzanom tłumaczyć, że jest to wyssane z palca, że jest to totalny absurd. Nie ma żadnych podstaw, nie ma żadnych jakby danych dotyczących wyliczeń, ale jeden istotny fakt, który wzbudza tutaj duże zainteresowanie, to jest to, że badania te były robione w momencie, kiedy był lockdown. W momencie, kiedy był lockdown i były robione na przełomie zimy i wiosny. Więc wtedy, pamiętacie Państwo, był zakaz wstępu do lasów. Mieliśmy bardzo duże problemy z przemieszczaniem się, więc jeżeli ktoś wtedy badał przepustowość mostu na Wiśle, no to wyciągał absurdalne wnioski, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Dlatego też, jeżeli ktoś tak podchodzi do rozwiązywania problemów mieszkańców miasta, nie dziwi mnie w ogóle, że z takim jakby podejściem w sprawach kluczowych dla mieszkańców nie tylko Grudziądza, ale i okolicznych miejscowości rząd Prawa i Sprawiedliwości podchodzi. Przekażę może teraz głos radnym Rady Miasta Grudziądza, którzy wczoraj z kolei podejmowali uchwałę budżetową dotyczącą miasta, a potem, jeżeli Państwo będziecie mieli pytania, zapraszam do ich składania. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie pokazuje Grudziądzankom i Grudziądzanom gest poseł Lichockiej. Taki gest pokazywali wówczas, gdy samorząd Grudziądza składał liczne wnioski do tak zwanego Polskiego Ładu, między innymi na termomodernizację grudziąckich szkół, przedszkoli czy też żłobka, między innymi na przebudowę dróg na osiedlu mieszkaniowym Mniszek. Taki gest pokazują co roku, gdy Sejm przegłosowuje, a w zasadzie odrzuca głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości liczne poprawki zgłaszane do budżetu państwa dotyczące właśnie potrzeb inwestycyjnych naszego miasta. Taki gest pokazali również wczoraj radni Prawa i Sprawiedliwości, głosując przeciwko budżetowi miasta. Przeciwko budżetowi miasta, nad którym tak naprawdę de facto oni nie pracowali. Można powiedzieć, nie byli aktywni podczas prac nad budżetem miasta. Nie złożyli żadnej poprawki. Próżno szukać wniosków złożonych przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, a mimo to odrzucili oczekiwane przez mieszkańców inwestycje, których finansowanie zostało zawarte w budżecie miasta. Przyjęty wczoraj podczas sesji Rady Miejskiej budżet miasta jest budżetem optymalnym dla tych warunków geopolitycznych i tej polityki antyunijnej i antysamorządowej, którą prowadzi Prawo i Sprawiedliwość. W kontekście tych obszarów, które dotyczą wniosków, które może wprowadzać prezydent Grudziądza czy Rada Miejska, jest to budżet bardzo ambitny i proinwestycyjny. Niestety są też obszary, na które my nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie możemy wprowadzać zmian dotyczących chociażby zwiększenia środków z tytułu udziału w PIT-ie. A przypomnijmy, że zgodnie z deklaracjami czy wyliczeniami Związku Miast Polskich, największej polskiej organizacji samorządowej, brakuje w tym budżecie 53 milionów złotych przez właśnie nieodpowiedzialną politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości. Brakuje w tym budżecie między innymi przez nieodpowiedzialną politykę Prawa i Sprawiedliwości 80 milionów złotych na subwencję oświatową, bo tyle właśnie środków z budżetu miasta dołożyliśmy w 2022 roku do funkcjonowania grudziąckich szkół, przedszkoli czy też grudziąckiego żłobka. Radni Koalicji Obywatelskiej jak co roku aktywnie pracowali nad budżetem miasta. Złożyliśmy wnioski do pana prezydenta. Większość tych wniosków zostało uwzględnionych. Dzięki temu w budżecie miasta znalazły się między innymi takie inwestycje jak remonty i przebudowy lokalnych dróg, chociażby ulicy Kościuszki, chociażby ulicy Rybackiej, Tatrzańskiej, Dębowej czy Kunickiego. Dzięki wnioskom i przyjęciu budżetu miasta w przyszłym roku będzie przeprowadzona modernizacja dachu w szkole podstawowej nr 21 w 4 Liceum Ogólnokształcącym oraz zmodernizowana zostanie sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 20 i w 3 Liceum Ogólnokształcącym. Oświetlone zostaną boiska między innymi w Szkole Podstawowej nr 16 i w Szkole Podstawowej nr 3. Dzięki wnioskom i poparciu budżetu miasta rozbudowany zostanie system monitoringu miejskiego, poprawiona zostanie efektywność energetyczna, zmodernizowane zostaną kolejne lampy uliczne. Dzięki temu będziemy płacić mniejsze rachunki jako miasto za energię elektryczną.
elektryczną. Dzięki naszym wnioskom rozbudowana zostanie infrastruktura rekreacyjna, między innymi skwer czy wejście do lasu, o którym niedawno informowała Grudziądzka Kablówka. W zeszłym roku udało zabezpieczyć się 240 tysięcy złotych, dzięki czemu powstała nowa wiata, dzięki czemu powstały leżaki i dodatkowe miejsca parkingowe przy lesie. W 2023 roku w teren ten wpompujemy kolejne 100 tysięcy złotych, dzięki czemu Grudziądzanie będą mogli jeszcze aktywniej spędzać czas na świeżym powietrzu. I inwestujemy również w rewitalizację grudziąckich zabytków, między innymi willę Wiktoriusa, którą miasto przejęło z rąk własnych i teraz próbuje ten cenny zabytek uratować. W budżecie miasta znalazły się również środki na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do aplikowania o środki unijne, które będziemy mieli możliwość pozyskać w ramach nowej perspektywy unijnej. Dokumentacja techniczna dotyczy m.in. budowy długo wyczekiwanego dworca multimodalnego zlokalizowanego przy dworcu PKP. Wiemy, że ta inwestycja będzie realizowana we współpracy z polskimi kolejami. Dzięki temu Grudziądzanie zyskają nowy punkt przesiadkowy, a ta część miasta zyska zdecydowanie na estetyce, ale także dokumentacja techniczna dotycząca rozbudowy torowiska tramwajowego. Chcemy, aby tramwaj dojeżdżał do terenów Grudziąckiego Parku Przemysłowego. Dzięki tej inwestycji realizowanej, miejmy nadzieję, jak najszybciej z nowych środków unijnych, będzie również wybudowany ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Rapackiego, po drugiej stronie rowu Hermana. Wiemy, że mieszkańcy osiedla Śródmiejskiego apelują o to, aby dostęp do tego osiedla był bezpieczny. Wiemy, że dzisiaj nie do końca tak jest, dlatego dzięki tym środkom zabezpieczonym w budżecie miasta opracowana zostanie dokumentacja techniczna, dzięki której będziemy mogli aplikować o środki na te niezwykle ważne dla mieszkańców Grudziądza, oczekiwane przez mieszkańców Grudziądza inwestycje. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, powinniśmy rozpocząć od sparametryzowania budżetów. Budżet państwa na rok 2023 składa się oczywiście z dochodów i z wydatków oraz deficytu budżetowego. Tutaj to są powszechnie dostępne informacje, ponieważ wszędzie Państwo jesteście w stanie je znaleźć. Natomiast absolutnie skrywaną tajemnicą jest poziom środków, które są zlokalizowane w różnych formach poza budżetem państwa. Odnośnie ścieżki, czy będą jakieś dalsze kroki ze strony pozwania, czy można drugą interpelację pisać, czy jakby odnieść się do, na tą interpelację, czy sprawa jest zamknięta, zakładając, że ten remont w jakimś tam kiedyś będzie przeprowadzony, tak? Tego mostu będzie musiał być przeprowadzony. Panie redaktorze, ja wychodzę z założenia, pierwsza informacja, która płynie z tej interpelacji, to jest taka, że tam absolutnie nie ma żadnej odpowiedzi na moje pytanie. Ponieważ treść interpelacji odpowiada na sytuację, która dotyczy parametrów nieruchomości sąsiadującej z mostem od strony Dragacza i Grudziądza. Tam jest napisane, jaka jest infrastruktura od strony Dragacza, że tam jest ścieżka, a potem trakt pieszojezdny o takich parametrach i potem jest opisana, jaka jest sytuacja od strony Grudziądza. Czyli w żaden sposób nie otrzymaliśmy informacji, jak sytuacja przebiega na moście, a ja o to pytałem. Poprosiłem o to, żeby stało się zadość uzgodnieniom GDKiA w Bydgoszczy i ta ścieżka pieszo-rowerowa miała 4 metry. Minister absolutnie na to pytanie nie odpowiedział. Napisał tylko i wyłącznie, że tego nie będzie, bo tak mu wyszło z badań. Ja liczę na to, że jeżeli już faktycznie z takim zapędem, jak są realizowane inwestycje przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, że to przyszła opcja rządząca zajmie się tą inwestycją. No ja jako Grudziądzanin będę miał większy wpływ i parlamentarzysta, mam nadzieję, w przyszłej kadencji, żeby stało się zadość tym oczekiwaniom, jakie płyną właśnie z mojej interpelacji, ażeby już przy projektowanych, czy też przy zamierzeniach inwestycyjnych na moście ta ścieżka pieszo-rowerowa wynosiła faktycznie 4 metry, czyli zgodnie z tymi opracowaniami, jakie wynikają z GDKiA. Czyli na razie tu w tej sprawie nic się nie będzie. Tak, bo tutaj to jest bicie głową w mur. Ja mam pytanie jeszcze do pana radnego Napolskiego. Czy jest sens w ogóle się chwalić w kolejny rok remontem ulicy Kościuszki Rybackiej? Bo jak się na ulicy Kościuszki pójdzie i mówi się, że ma być remont w tym roku, przebudowa, to tam mówi, szlak właściwie trafia.
To już są rzeczy, które powinny dawno być robione albo zrobione. Tu kolejny rok słyszymy, że my zabiegaliśmy i zabiegamy i fajnie, bo będzie przebudowa ulicy Kościuszki i Rybackiej. Panie redaktorze, przebudowa ulicy Kościuszki rzeczywiście znalazła się w projekcie, w budżecie miasta na ubiegły rok. W tegorocznym w zasadzie budżecie miasta, tak? W związku z tym, że kosztorys był na inną kwotę niż rzeczywiście, niż jak się okazało po otwarciu kopert, rzeczywiste koszty przebudowy będą tej ulicy. W związku z tym ponownie ten projekt został ujęty w budżecie miasta. Chciałem jednak zauważyć, że warto mówić o przebudowie ulicy Kościuszki i warto też zastanowić się, dlaczego przebudowa ulicy Kościuszki jest dla radnych Prawa i Sprawiedliwości takim obszarem, którego tak naprawdę chyba nie chcą zrealizować, ponieważ w październiku, podczas październikowej sesji Rady Miejskiej Grudziądza, głosowaliśmy zmiany do projektu tegorocznego budżetu miasta. Zmiany praktycznie pozytywne, tylko i wyłącznie, nie było do czego się tam przyczepić. Radni Prawa i Sprawiedliwości nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do projektu tejże uchwały budżetowej, a w tej uchwale budżetowej było zwiększenie środków na między innymi przebudowę ulicy Kościuszki. Ponieważ tak jak panu redaktorowi powiedziałem, mieliśmy dokumentację kosztorysową opiewającą na kwotę X, po otwarciu kopert okazało się, że jest to kwota Y zdecydowanie większa, w związku z tym w październiku podczas sesji podnieśliśmy środki na przebudowę tej ulicy. Pan radny Arkadiusz Gorzka wspólnie z radnymi Prawa i Sprawiedliwości głosowali przeciwko zwiększeniu tych środków. Jeżeli zaś chodzi o ulicę Rybacką, o przebudowę tej ulicy zabiegam odkąd zostałem radnym, czyli od lutego 2015 roku. W ubiegłej kadencji Rady Miejskiej udało się wprowadzić środki niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej. W tej kadencji dokumentacja ta została zaktualizowana, zabezpieczone zostały środki na przebudowę, wyłoniony został wykonawca. Niestety wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy. Wiemy, że wykonawca ten podobne działania realizował już w innych miastach Polski. Tam też startował w przetargach i jak się okazało później, że wygrał, nie przystępował do podpisania umowy, a w jednym z miast naszego województwa kujawsko-pomorskiego, został wyrzucony z placu budowy, ponieważ było realne zagrożenie, że nie zdąży wykonać w czasie tej inwestycji, którą miał w danym mieście wykonać, bodajże było to Mogilno i było realne zagrożenie, że Mogilno będzie musiało zwrócić środki pozyskane, zewnętrzne środki pozyskane na przebudowę tej ulicy. Także może i dobrze, że stało się tak, a nie inaczej, że ten w mojej ocenie kiepski wykonawca nie przystąpił do podpisania tej umowy, bo być może rozkopałby nam ulicę Rybacką i ślamazarne tempo prac wkurzałoby nie tylko pana redaktora, ale wszystkich mieszkańców naszego miasta, ponieważ to jest ważna ulica w naszym mieście. Tak, ja to wszystko wiem, panie radny, tylko chciałem dopytać jeszcze może o Kościuszki, bo tak, teraz słyszałem, że są oczekiwania, że do ulicy Kościuszki zostaną dołożone zewnętrzne być może pieniądze, o które miasto zabiega. Nie wiem, do dywizjonu 303 dołożyliście miejskie pieniądze, inwestycja trwa. Tu się okazuje, że nie można dołożyć i kolejny rok czekamy na jakieś pieniądze, które być może będą, a nie, a ta droga za chwilę już w ogóle nie będzie przejezdna. Lepiej było po prostu dołożyć miejskich pieniędzy, skądś przerzucić i zrobić tą drogę, albo zacząć robić. Panie redaktorze, oczywiście chcielibyśmy przerzucić miejskie pieniądze na wszelkie inwestycje, które są zapisane w budżecie miasta, których po otwarciu, no to na ulicę Rybacką, na ulicę, bo pewnie może się okazać, że po otwarciu kopert może być nieco wyższa kwota ulicy Rybackiej po nowym przetargu, na ulicę Kościuszki dołożyliśmy już środki z budżetu miasta. Moglibyśmy dołożyć ich więcej, gdyby rząd Prawa i Sprawiedliwości nie drenował portfeli czy budżetów samorządów. No, panie redaktorze, można oczywiście wzdychać i twierdzić, że powtarzamy to jak mantrę, ale no, taka jest rzeczywistość. Niestety, wpływy do budżetu miasta, zgodnie z szacunkami Związku Miast Polskich, to minus 53 miliony złotych przez politykę Prawa i Sprawiedliwości. Gdy wnioskowaliśmy o to, żeby zwiększyć środki na subwencję oświatową, bo w 2022 roku minimum 80 milionów złotych dołożyliśmy do subwencji oświatowej. Wówczas radni Prawa i Sprawiedliwości i, jak dobrze pamiętam, radny Arkadiusz Gorzka nie poparli naszego projektu uchwały, gdy chcieliśmy go wprowadzić do porządku obrad. Więc oczywiście można bić pianę, mówić, że mamy dołożyć, tylko z czego mamy dołożyć, jeżeli rząd Prawa i Sprawiedliwości drenuje budżet miasta? Nie jeszcze tylko naszego. Ja jeszcze mam pytanie odnośnie ulicy Rybackiej, bo ja rozmawiałem z wykonawcą
i pytałem, dlaczego nie podpisał umowy. Z jego wypowiedzi wynika, że gdyby było wadium, by podpisał tą umowę. Czy nie uważa pan, że przeprowadzenie przetargu było nieudolne ze strony miasta? Bo jeżeli te informacje, o których pan mówi, że wykonawca jest nierzetelny, były wiadome, no to dlaczego miasto go w ogóle wyłoniło i dlaczego nie było wadium? To znaczy, to czy było wadium, czy nie było wadium, decyzja o tym, czy będzie wadium, czy nie będzie, zapada przed ogłoszeniem przetargu. Wykonawca został wyłoniony na samym końcu postępowania przetargowego. Wówczas dopiero dowiedzieliśmy się, kto wygrał ten przetarg, to postępowanie przetargowe i jak nieprofesjonalna w mojej ocenie jest to firma. W związku z tym... Miasto nieprofesjonalnie przeprowadziło przetarg, bo gdyby byłoby wadium i by była jakaś rzetelna informacja... Tylko panie redaktorze, dzisiaj możemy wróżyć z fusów. Nierzetelny wykonawca w mojej ocenie mówi, że gdyby było wadium, to by przystąpił do tych prac. To dlaczego przystąpił do prac w Mogilnie, a później ich nie zrealizował? Dlaczego nie przystąpił do podpisania umowy, skoro takiemu zależało na tym kontrakcie? W mieście, gdzie o tych rzeczach, o których pan mówi, wszyscy wiedzą. Dlatego, że musimy działać zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych musieliśmy wybrać tego wykonawcę. Niestety tak mówią przepisy. My na nie nie mamy wpływu, panie redaktorze. Ale macie świadomość, że kolejny przetarg to jest 2 miliony więcej? Tak panu powiedział ten nierzetelny w mojej ocenie wykonawca, więc czas pokaże, jakie to będą środki, tak?